Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny film na moim kanale i dzisiaj zmierzymy się z moim największym lękiem, czyli z malowaniem, widzowie. Tak, ja nienawidzę malować, nie umiem malować, jestem po prostu artystą, takim plastycznym, jestem fatalnym. Ale dzisiaj sprawdzę, ile będę potrafił i spróbujemy się odwzorować zdjęcia polskich influencerów, oczywiście w Minecraft. Jest ze mną dzisiaj Bzyku. Dzień dobry, bardzo serdecznie witam wszystkich. Dzień dobry, Bzyka wziąłem, bo Bzyku to jest najbardziej znany z tych właśnie tutaj, prawda, rysowania. On ma już pewne doświadczenie, więc troszkę może mnie pouczy. I będziemy dzisiaj odwzorować zdjęcia influencerów. Mamy dzisiaj przygotowane 7 zdjęć influencerów, takich, których na pewno znacie. I właśnie ich zdjęcia dzisiaj będziemy, o co ty tu zrobiłeś? Łapka w górę, dokładnie! O, tak, nie zapomnijcie, tak jest, i tu można zrobić jeszcze, czekaj, jak to działa, to jest tak. Próbuj. I robimy, uwaga, robimy tutaj, muszę taki próbny zrobić, coś takiego. Jak to się wypełnia? Ja muszę to, o, film. To jest chyba, tak? Dobra, dobra. Pencil i tu jest subuj. O, subuj. Elegancko. Czyli subskrypcja, jak już kliknęliście łapkę w górę i subskrypcję, to możemy lecieć z naszym rysowaniem. Moje są pomarańczowe, żółte są od Bzyka i oczywiście wybierzmy pierwszego influencera. Myślę, że z tych wszystkich, których tutaj mam wybranych, najlepiej jak na początek wybierzemy... może wybierzmy to taki... To jest dobre pytanie. Właśnie, od czego tu zacząć? Wybierzmy coś najprostszego, wydaje mi się, że najprostszy będzie Palio. Tak, widzowie, dokładnie z tym zdjęciem, palio, które teraz widzicie, prosty, to no zdjęcie trzeba odwzorować. Mam nadzieję, że będzie to proste. Dobra, uwaga, możemy no, startować. Proste, jakby nie być. Robimy tego na czas, ale staramy się też nie spędzić na tym całego dnia, dobra? No, oczywiście, dobra, więc tak, zaczynamy rysować, uwaga. Na 64 robimy resolution, ta? Dobra, dobra, czyli robimy... 3, 2, 1, dobra, lecimy. Tak, no startuj, startuj, dobra, czyli musimy zrobić coś takiego. Tutaj ma taki rękaw, tu jest w dół koszulka, jest a tak. Zaczynasz od głowy, czy od czego? Nie, od koszulki, bo wydaje mi się, że będzie najłatwiej zrobić koszulkę. No w sumie. Przynajmniej kontury koszulki. Ja cię kręcę, ale dobra, to jest fajne, takiego. To jest fajne, jak się inspirujesz okay, na okay zdjęciu. Tak, tak, tylko to mega, mega ciężkie jest i tak, bo... Muszę zrobić tu, dobra, teraz zróbmy najpierw głowę jeszcze. O nie, tu nie ma za dużo kolorów, chociaż tu można... Można da jakoś... się to pozmieniać, a, wiesz, widzę, ale widzę, to jest widzę dosyć trudne. No, 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 da się. Widzę, da się widzę, mieć. Dobra, czyli musiałbym tutaj, że tak powiem, spróbować się bardziej taki cielisty kolor zrobić. Czy to jest możliwe? No tu coś takiego zrobiłem, no dobra, próbujemy, więc robimy tak. Tu jest szyja. Ej, szczerze, póki co to u mnie nie wygląda najgorzej, nie? No więc u mnie wygląda tragicznie. Tak, fatalnie, fatalnie. No, no, no. Dobra, zróbmy tak. Tu są włosy Paliona, dobra, coś takiego on ma. Tu i jest koniecznie bródkę, trzeba wziąć pod uwagę też. Stawiamy oko, stawiamy drugie oko. Oj, takie trochę krzywe, ale dobra. Są usta. Ej, dobra, nie wyszło mi to najgorzej. I nos. No nie gadaj, ty już wygląda, wygląda fatalnie. Ej, czy ja jestem w stanie jakoś zrobić jakiegoś takiego jakby, pobrać sobie jakby kolor? Czekaj, czy tu jest jakiś... Tak, 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 tak. Robisz tak, picker, klikasz picker na kolor. Dobra, i... aha, okej. Okay. Okej, okay, dobra, dobra, mam. Pencil. Dobra, świetnie, dobra, mam. Więc stawiamy tutaj tak, okej. Okay. I teraz on ma, jak widzicie, jeszcze ma takie szare trochę spodnie, więc tutaj trzeba zrobić takiemu lekko... Oj, tutaj coś... Chyba to nie jest do końca szary, tak mi się wydaje. Dobra, musimy zrobić tak. Picker, może to? Czekaj, jak to teraz... Dobra, nieważne, tu zrobimy tak. Nie jest to łatwe, zjedźmy i teraz... Ej, to nie jest ten kolor! Bo musisz... Co jest? Kliknąć. Na dobrą kratkę musisz kliknąć. Ale ja już jakby już co innego chcę robić, inny kolor i dalej nie mogę. Czekaj, tu, tak. Ej, dobra, bo mi się zepsuło coś, nie? Ja mam ciągle jeden kolor, nie jestem w stanie go zmienić. O nie, co? A nie, teraz mogłem, czekaj. No nie, jak zmieniam alfę, to za każdym razem. Dobra, widzowie, musimy zrobić w takim razie coś takiego. I może... Ewakuacja tutaj... pomysłu. Ewakuacja jest pomysłu, czasna. Tak, trzeba coś pokombinować inne... Nie, ja już cofnąłem tutaj jakieś w ogóle efekty, no, co ja zrobiłem, czekaj, nie. Czekaj, czekaj. Czy ja kliknąłem, co ja zrobiłem, jak kliknąłem eksport? Co się wydarzy teraz? O nie, eksport? Ej, nie wiem. Ty, gdzie jest eksport? To chyba skończyłeś. Nie, eksport jest po prawej. Czekaj, ja mam jakiegoś... Nie, Minecrafta mi wywaliło! Dobra, widzowie, musiałem to zrobić od nowa, trochę mi to zajęło, ale mamy. Dobra, więc muszę teraz zrobić jeszcze tutaj rękę, coś takiego zrobić trzeba. Tutaj jak jest jeden palec, ja jest drugi. Skończyłeś już, dobiłeś dużo czasu na szczęście, ale dobra. I robimy tutaj chaina, uwaga, coś takiego. Taki chain, okej. Okay. Co prawda nie wygląda on jak ten chain z obrazka, ale już trudno. Już ale trudno, nie ma co ja się... Ja w ogóle nie zrobiłem, to nie wygląda tak jak miało wyglądać u mnie, więc jest to, no, niekolorowo, powiem w ten sposób.
Mój na pewno wyjdzie gorzej, ale trudno, ja już skończyłem. Zobaczymy, z czym stanie, czy ty faktycznie taki zły jesteś w tym rysowaniu. Czekaj, jak no właśnie, mówisz. Mam nadzieję, że nie jestem aż taki zobaczmy, zły. Zobaczmy. Ej, dobra, to mi się dalej coś takiego, jakby dalej nie jestem w stanie, dobra, trudno, robię już takie spodnie. Będzie miał szare, on nie miał szarych spodni, ale już trudno, zróbmy coś takiego. Tak, i teraz lekko dajmy mu. Co jest? Tak ciekawy, jak ty to zrobisz. No, ja powiem szczerze, że chyba... O, może teraz? Phil? Dobra, trudno, brązowe spodnie będzie miał, nieważne. Lecimy. Dobra, Don, jest, coś takiego Yo! Mam. Ej, kurczę, ej, no... Pada to, ej. Co dobre, jest? No, ale ty chociaż te literki odwzorowałeś, ja o ty w ogóle nie wziąłem tego pod uwagę, żeby je odwzorowywać. Dobre. Dłoni nie zrobiłem mu na dole, teraz to widzę. Teraz no nic, jakby most. W ogóle jakby nie oceniamy my widzowie teraz tego, co tu robimy, tylko wy to ocencie w komentarzach. Dokładnie. I napiszcie, kto sobie w danych tutaj konkurencjach poradził lepiej. Dobra, słuchaj, możemy przejść do następnego zdjęcia. Dawaj. Wydaje mi się, teraz weźmy kogoś z zupełnie innej bajki, więc weźmy może... weźmy sobie może Freeza. Freeza? Freeza jest tam tak bardzo. Fajnie z chmurką siedzi. Weźmy Freeza i zobacz. Jasne. Oczywiście będziemy przerabiać widzowie to zdjęcie, które teraz widzicie. Resolution 64. I teraz musimy zrobić tak. Okej, w tym przypadku ja nie będę robić tła w ogóle. Nie chce mi się, szkoda na to czasu. Ja też nie będę robić tła, wiesz o tym? Dobra, to, dobrze, to dobrze. Dobra, ja zrobię po prostu na szarym tle. A da się zrobić tak, żeby było białe? Jakby przeźroczyste tło? Mógłbyś chyba, a przeźroczyste nie, musiałbyś chyba po prostu fill i cały ten ekran biały zrobić, nie? Aha, no dobra, no to będę miał po prostu szary cały. Wow, prawie sobie herbatę wylałem. Dobra, rysujemy w takim razie, zróbmy tak. Zacznijmy od rąk. Temu no. Palionowi bardzo fajnie nie zrobiłeś tą twarz, taki ładny kolor tej twarzy. Ja nie potrafię takiego koloru wykombinować. A widzisz. To jest, to jest tak zwane doświadczenie ciałowy, photoshopowe. Ciałowy kolor. Ciało tak, kolor. Tylko powiem ci szczerze, że teraz już nie potrafię tego koloru osiągnąć, nie wiem jak to zrobiłem. Co? Dobra, no to dobrze chyba dla mnie, bo... O nie, chociaż coś tu mam, ale czy to jest... Nie, dobra, mi się już w ogóle zepsuło totalnie. Ja tu ustawiam w ogóle jakiś kolor i on w ogóle się nie ładuje, nie? To jest niesamowite. Co jest? Ty, nie lubicie chyba. Jest trudno, nie będzie pomarańczowe, chyba. Będzie miał pomarańczowe ręce. Dobra, robimy tak. Tu leci ręka, tu jest prawda ręka, która trzyma chmurę. Tu leci w tą stronę ręka, tak, okej. Okay. Tu, wyfilujmy sobie tą rękę, dobra. Tu leci znowu ręka z drugiej strony, która trzyma chmurę w ten sposób. Ja też robię ręce, stary, i te ręce są tak powalone. To prawda, to prawda, dobra, tak robimy. Tu jest druga ręka. Chmurka musi być czarna, więc robimy ją w ten sposób. Tutaj, coś takiego. Ona jest w ogóle taka, że tam i tak nic nie widać, więc w sumie to kogo to obchodzi. No, czarna kropka i tyle, tak, ma. Tak, tak. Tylko jakieś uszy zrobię, taki kontur jakby, żeby było, że coś tutaj jest jednak jakiś zwierz. Dobra, zróbmy tak, jest chmurka. No i teraz biała koszulka z tyłu musi być, czyli robimy tak. Tutaj rękaw i tu idzie koszulka w dół. Tutaj coś takiego, łup. Dobra, tak. I tam z tyłu idzie koszulka tu. Dobra, robimy tu, w dół, koszulka tak, elegancko. Jakoś to wygląda. No szczerze, nawet mi to wyszło chyba, chociaż na pewno pozostałe... kurde! Nie! Co się stało? Dobra, nie. Coś się usunie, czy coś? Nie, po prostu jakby miałem jednej kropki nie miałem zrobionej i mi się sfilowało znowu całe. A wszystko, tak, że możesz Ctrl Z cofnąć, nie? No, tak, już ogarnąłem to. Ja to w ogóle odruchowo zrobiłem, nie? Te Ctrl Z i patrzę, działa. Ja też, no i działa. Dobra, i teraz włosy. Włosy zrobię mu, dobra, trudno, zielone będzie miał włosy, bo nie jestem w stanie kolorów ustawiać, nie wiem, coś mi się stało. Okej, to dobra, ciekawe. Tak. Dobra. Ale fatalnie to wyszło. Jednak nie jestem w tym dobry w ogóle, ale popatrzę na niuanse i zrobię, prawda, zegarek. Zegarek i no tu jest jakaś opaska. Tak, ja też liczyłem na coś innego, ale dobra. Dobra, ja skończyłem. Już? No bo ja tu stary nic nie zrobię więcej. Ja jestem. Wiesz, że też mi się chyba zwaliło tak jak tobie? Dobra, trudno. Ej, kurczę, chyba to wyszło to lepiej. Nie, ale ja nie mogłem pokolorować tego. Git. Kurczę, ale znaczy fajnie mi też nawet nie najgorzej, jakby wygląda to bardziej jakbym trzymał jakiegoś królika, ale trudno. U ciebie dobrze. Komika, stary, u mnie to skomik. Jakieś tutaj dwie kulki, ale stary. Tak, trochę tak, ja tak. Dobra, słuchaj, następną osobę rysujemy. Teraz fajna osoba również, myślę, że polecimy w... dawaj, zróbmy teraz Kati. Myślę, dobra, że możemy zrobić Kati. Tak nietypowe zdjęcie, nie na różowym tle, tak, ale właśnie, na zielonym. Bo dlatego właśnie uznałem, że to będzie ciekawe, jak zrobimy coś takiego innego. Ja znowu zrobię tu podejście pod zmianę, żeby zrobić trochę inny kolor tej skóry, ale już czuję, jak mi to wyjdzie. Dobra, ale spróbujemy, bo tutaj jest dużo tych
Dużo ciała. No i właśnie to jest mega problem. Ja nawet próbuję tutaj coś z tymi różowymi robić, ale różowe jest słabym kolorem. Nie, to chyba trzeba... Och, nie wiem. No nie, po prostu... O, nie da się, ja nie potrafię takiego ciałowego koloru robić. No ja też, mi się nie udało teraz. Dobra, robimy coś takiego. Tu musi być zielony pasek. O nie, w ogóle ona ma zielone, to na zielonym tle, teraz to zauważyłem. My tego w ogóle nie zrobimy, bo nie mamy tylu... A przecież nie, może jakby się dało te kolory ogarniać, no to może. Dobra, i spodnie są tutaj tak i w dół lecą spodnie. Dobra, mam nadzieję, że mnie Kasia nie zabije za to, jak ja tutaj jaką interpretację zrobiłem tego zdjęcia. Ale wygląda to źle. Wygląda to źle, dobra, tak? Nie. I ona ma włosy tak zrobione, tak... Takie koki jakby. Dobra, coś takiego, o. Dobra, przepraszam Kasia, po prostu ja jestem nieuzdolniony w tym temacie, nie? Okulary ona ma okulary. Ma okulary, no. Co ja zrobiłem? Co to jest? Dobra, o nie, robimy... ja też, jak ty to zobaczysz, to się popłaczesz. Dobra, no już nie mogę doczekać, aż się popłaczę. Dobra, no. Ja skończyłem. Już tak no stary, tu nie można się rozklejać nad tymi zdjęciami. Ja tutaj nic lepszego nie zrobię. U mnie Kasia bardzo grubo wyszła, mimo że w ogóle nie jest gruba, no ale trudno. Dobra stary, wiesz co ci powiem? Ja po prostu robię to. Ja robię to tak jak miał być. Czekaj, dobra, tylko dokończę to. Szybciutko. 3, 2, 1, dobra, jesteś gotowy, dobra. Ej, no nie, no ty super ci to wyszło! No zobacz co ja mam! O nie, ona jest gruba! Słuchaj, on jeszcze się grubą zrobił. No ale ty o wiele lepiej. Nie, tutaj zdecydowanie, nawet perspektywa jakaś taka twoja. No nie no, jak ja teraz patrzę na te moje obrazki, to naprawdę. Dziękuję ci stary, wiesz, to się nazywa rysowanie, słuchaj. No, dobra, widzę, że ty się znasz na robocie. Dobra, słuchaj, następna osoba, którą weźmiemy, to będzie zdjęcie Julii Żugaj. Tutaj ją nie do końca widać, ale jest to okładka jej płyty i wydaje mi się, że możemy zrobić takie coś. Dobra, bierzemy Julię Żugaj. Powiem szczerze, że trudniejszego zdjęcia chyba wybrać nie mogłeś, tak mi się wydaje. To prawda. No chciałem też, żeby było jakieś trudniejsze. Ale to będzie spoko, bo to serce będzie można fajnie zrobić. No mega skomplikowane, no. Miejmy nadzieję. Ja nie wiem, jak to serce zrobię, ale niech będzie. O. Dobra. O, tu mnie poniosło troszkę. Dobra, lecimy tak. Mamy serce eleganckie. Tutaj, okej. Dobra, jest serce i teraz muszę zrobić stojącą tu postać. Ona tutaj trzyma się jedną ręką tu, drugą rękę ma tu. Dobra, to będzie... Dobra, ale fajnie to zrobię, ale to będzie fajne. Tak, jednak ci się uda fajnie to zrobić, fajnie. Może, no. Dobra, to git. Dobra, wypełniamy to w środku. Tu robimy, noga jest jedna tak do tyłu. Albo nie, noga jest za jedna, a druga jest przed. Ojejku, co ja wyczyniam tutaj w ogóle? Jedna jest przed, druga jest za. To jest totalnie, katastrofalnie mi to wychodzi. Nie, no to jest najgorsze zdjęcie, jakie rysowałem, przysięgam, no to trzeba przyznać. Chciałem tak, to śmiesznie, na początku mi to śmiesznie wyglądało, ale teraz nie ma szans. Dobra, ja tu się stary już nie rozklejam nad tym, bo mi jest wstyd. A ja stary, ja nie mogę na to patrzeć, bo ja też zrobiłem no naprawdę słabo. To dobra, nie, wiesz co? Poddajesz się. Ja się poddaję, no chyba ta. Dobra, ja skończyłem, no bo to serio, tutaj, że tak powiem, no... To się nie dało nic więcej zrobić, ja po prostu nie umiem rysować, nie będę tutaj nikogo oszukiwał. Dobra. Nie. Ale dobra. Tak, McDonald's, tak. Albo jak ta twoja buźka na toście, stary, coś tak, takiego tak, mi to przypomniało. Tak, tutaj ewidentnie Julia Żugaj na otwarciu nowego McDonalda. Dobra, no, słuchaj, zostały nam ostatnie 3 zdjęcia. Jest to zdjęcie, ale tu musimy zrobić speedrun, stary, tu musi być speedrun, więc robimy tak. Na każde zdjęcie, które teraz robimy, mamy 20 sekund. 20 sekund? Tak, musimy zrobić to jak najszybciej. I uwaga, szalony! Tak, zaczniemy sobie od najprostszego z tych trzech i zaczniemy od wersów. To mamy dokładnie to zdjęcie, które teraz widzisz, więc uwaga. 3, 2, 1, 0, jakieś 20 sekund, czyli mamy... Dobra, ja widzę kiedy. Startujemy, start! Dobra, musimy zrobić białe tło. I teraz robimy tak. W szarym tutaj, tu są jedna noga, druga noga. Tu jest jakiś żakiecik ma, ręka jest tu, tutaj jest jakiś, tutaj jest druga ręka, nie wiem stary co tu się dzieje, ale ja tutaj, dobra, tu jest głowa, włosy jej zróbmy jeszcze, bo ona ma takie długie tutaj na tym zdjęciu, jest coś takiego, okej, i buty ma jakieś takie
wydziwione. O, to jest ten sam kolor, dobra, zrobimy jej czarne buty w takim razie. Coś takiego i siedzi na krześle, które jest zrobione coś w tym stylu. Dobra, uwaga, stary, już przedobrzyliśmy, stary, i to grubo. 20 no, sekund, to już dawno minęło, ja skończę. Co ty zrobiłeś? Co? Dlaczego tu jest węgiel? Ej, nie rozumiem, nie, jaki węgiel, co, gdzie? Ja tu widzę węgiel. Co? Stary, nie. To jest ruda węgla. Nie gadaj, nie widzę żadnej rudy węgla. Co? Ja jestem na jakichś halucynacjach, dobra. Ale dobra, tak ci to wyszło, zobacz. U mnie to wygląda jak, u mnie to jest jakby to powiedzieć. Czekaj, jak to się mówi. A ja tutaj jest... mam rudę węgla, wszędzie tak. Co? Tylko ja na obrazku mam rudę węgla, no tutaj. Co ty mówisz, no dobra. Ja tutaj, to są tak zwane szkryfy. To jest artystyczny nieład. Dobra, następne zdjęcie, teraz ostatnie dwa zdjęcia nam zostały. Teraz zróbmy Wojana. Wojan pod choinką, uwaga, jesteś gotowy? 3, 2, 1, 0, start. Dobra, robimy tak, to znowu musi być na białym tle. Wojtek ma niebieską bluzę, więc robimy tutaj jedna ręka w tą stronę. Robimy tak, okej, okay. Tutaj druga ręka jest w tu. Tutaj trzyma boksa. Boksa zrobimy czarnego, bo jest to na białym tle, więc szkoda czasu na to, żeby teraz to kolorować. Wypełnijmy tą bluzę. To jest plagen, stary, że ty tak dużo mówisz, stary, ja się muszę skupić na maksa, to jest 20 sekund, to jest tak mało, wow. No, ale wiesz, bo ja już nie staram się pogodzić z tym, że u mnie to będzie wyglądało fatalnie. Nie, dobra, no, on tu siedzi, po turecku siedzi, więc zrobię plamę i ma białego buta, więc zrobimy coś takiego, biały but. No i teraz tutaj jeszcze twarz musi być, jest sobie twarz elegancko, jest Wojtek ucieszony, włosy, prawda, oko, kreska, no i jest pysk, dobra. No i tu jest jeszcze taki niebieski prezent, stoi za nim. Więc zróbmy coś takiego. Tu i ręka tutaj jest. O. Dobra, ja skończyłem. Dobra, też. O! Tak siedzi. Nie, ale to. Ty, nawet podobnie. Tak. No bo ja po prostu. Ale to nawet lepiej to ująłeś. Szczerze, to nie wiem. Uważasz, że ty lepiej rysujesz ode mnie. Dobra, słuchaj, ostatnie zdjęcie, które nam zostało, to jest zdjęcie Milki. W Stanach Zjednoczonych chyba ale je zrobiła przy takim zdjęcie. Moście. Jest dosyć trudne, ale na niego dajmy sobie troszkę więcej czasu. To jest takie ostatnie już, więc na nie poświęćmy chwilę dłużej. Więc ja tutaj też się postaram i zrobimy tak. Filujmy najpierw na to. Teraz robimy wodę, czyli woda musi być tutaj. Robimy tak, tam jest woda, tu do tyle. Okej, okay, teraz wypełnijmy to. Szybko, no ty znasz Emilię dłużej. Czy myślisz, że w takim wypadku dłużej, lepiej narysujesz ją? Jak myślisz? Nie, wydaje mi się, że nie. Po prostu się troszkę bardziej postaram niż przy innych, ale po prostu jakby nie wiem. Ja tak sobie uznałem, że po prostu na koniec jeszcze zrobimy jakieś takie, co się bardziej postaram, ale to nie dlatego, że znam Emilię, tylko tak po prostu. Dobra. Żeby było zakończenie z tupetem, żeby był przynajmniej... Dobra, to tak, ale tak czas, to może nawet więcej czasu sobie dajmy, żeby to było takie zdjęcie na okładkę, można wręcz powiedzieć. Na okładkę? No dobra, no to może być i na okładkę, no. Jak chcesz na okładkę czego. Zdjęcie. Nie wiadomo czego na okładkę, ale nie będzie. Dobra, od... Dobra, robimy tu, takie liny są i tam jest, prawda, mościk. Nie, co ja zrobiłem? Dobra. Chyba nie tam chcesz jest... widzieć tego. Chyba masz rację, no chyba nie. No na pewno. Dobra, jest pewno tam most. Ale dobra, ma takie skończy... bicepsy. Ja stary, ja tam jeszcze, ty już rysujesz Emilię? A ty tło rysujesz? Ja tło. Ja... Jesteś taki agencior. Dobra, ale tak. wiem co, dobra, no to podwalę pod ciebie pomysł, stary, no muszę. Dobra, podwalaj, jasne. Też trochę zrobię tło. Zobaczymy jak ci wyjdzie. Zobaczymy czy ci w ogóle wyjdzie. Dobra, tu ma tak rękę, okej. Okay. Coś takiego tu, okej. Okay. Teraz tutaj jest głowa, więc już trudno. Robię wszędzie pomarańczowe głowy, widzę, ale po prostu nie da się inaczej. Nie mam czasu na to, żeby ogarniać kolorystykę tutaj, żeby ładować te kolory, jak one mi nie chce się załadować. To nie jest. Musieliby się widzowie postawić na naszym miejscu. To prawda, dobra. I spodnie. Ale to jest taka tragedia. Powiem ci szczerze, że ja jestem najbardziej zadowolony z pierwszych rysunków. Potem im dalej w las, to tym gorzej jest dla mnie. Tak? No. To ja potrzebuję 20 minut. Dobra, ja chyba skończyłem, stary. Ja też skończyłem. No. Dobra, i jak to ci wyszło? Okej. No, ja więcej odwzorowałem tła, ale widać, że wyszło i tak fatalnie. No ciekawie, dobra. Tak, widzowie, no tak wygląda się prezentacja. Ostatnia, Palion, tu jest Freeze, właśnie muszę zapomnieć, Kati, Julia Żugaj, Verso, Wojan, no i Emilia Milki, tak, to wygrał. No, widzowie, możecie ocenić w komentarzach, kto z nas wygrał, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, wbijacie do bzyka, trzymajcie się, elo!